skontaktowaliśmy się już z Fundacją Fioletowy Pies, która już od dawna z nami współpracowała. Co prawda była to puszka stojąca cały czas, co prawda był jakiś taki kontakt dotyczący zwierzątek. Staliśmy się domem tymczasowym. Nie jesteśmy miejscem, bo też to powtarzamy cały czas, które ma zastąpić schronisko, czyli że każdy, kto ma kota z ulicy, przynosi do nas. Nie. Bardzo mocno w tych procedurach adopcyjnych współpracujemy z Fundacją Fioletowy Pies i to Fundacja Fioletowy Pies zajmuje się całą procedurą adopcyjną, sprawdzaniem miejsc, do których trafiają nasze koty, ale też daje nam znać o sytuacjach kotów, które nie mają się gdzie podziać i trzeba je nimi się zaopiekować. No i tak trafiła do nas Kretka. Odebraliśmy ją z lecznicy w Zawadzie. Po przejściu kociego kataru pojawiła się Kretka i to był pierwszy kotek, który się pojawił. Zaraz potem po Kretce pojawił się sygnał ze schroniska, że jest kotek, który został zwrócony przez jedną dziewczynę, która wzięła go na 3 dni i potem tego kotka zwróciła z powrotem. No i tak pojawił się Pietia, którego od razu przechrzciliśmy na Pionka, ponieważ tak brzmiało imię jego brata, który poszedł do adopcji zaraz właśnie po akcji Podaj Łapę. I mieliśmy 2 małe kociaki, które na początku ze sobą były rozdzielone, bo każdy musiał się doleczyć ze swoich chorób, ze wszystkich rzeczy, które tam były i potem one się ze sobą połączyły. Pani Magda z Fioletowego Psa zaproponowała nam, żebyśmy jeszcze przygarnęli Bastera, bo zbliżała się zima, a Baster mieszkał w piwnicy, ponieważ nie mógł być z psami, które Fundacja Fioletowy Pies miała. No i Buster do nas trafił. Buster się bardzo długo aklimatyzował. Natomiast wydawało nam się, że połączenie tych kotów będzie niemożliwe, ale to tylko było w naszych głowach, ponieważ koty bardzo szybko, że tak powiem, się pokochały i były ze sobą razem przez cały czas. Dzisiejszego poranka wszyscy tutaj płakaliśmy, ponieważ po paru miesiącach Kretka i Pionek znalazły swoje domy zastępcze. Oczywiście były to łzy szczęścia, bo wiadomo, że zasłużyły na ten dom jak nikt inny, no ale też bardzo mocno się zżywamy z tymi kotami i bardzo mocno będzie nam ich brakowało, zwłaszcza kotów skaczących po papierach w biurze, zwłaszcza kotów, które witały widzów i były bardzo takie charakterystyczne przez ostatni czas. To jest nasz kochany piecyk. On jest taki bardzo wystraszony jeszcze i myślę, że szuka jeszcze swojego miejsca tutaj i nie będziemy go zatrzymywać może. Buster i piesek bardzo mocno reagują na głos Natalii. Natalia jest osobą, która jest taką kocią mamą tutaj i jak ona się pojawia, to te koty po prostu nagle odzyskują radość życia i podbiegają. No, moim takim, że tak powiem, ulubieńcem był Pionek, który zawsze wskakiwał mi na kolana albo wskakiwał mi na ramię, szarpał wszystkie wystające części bluzy, bo wiedział, że może też zasnąć na kolanach. To też było piękne, że te koty po prostu wiedziały, że mogą do nas przyjść, zawsze się wtulić w nas i zasnąć, zasypiały też razem. Są też koce i wszystkie inne rzeczy, które tutaj się pojawiły. Mamy takie skrzynki, które są na karmę dla kotów. Oczywiście można przynosić, też zdarza się tak, że ludzie zamiast wyrzucić karmę dla kotów, przynoszą ją też tutaj. My się cieszymy, że Meduza trafiła na kocią mapę, bo już pierwsi dystrybutorzy, jak tylko przychodzą plakaty, to koty pierwsze otwierają plakaty filmowe. To jak wysłaliśmy do dystrybutora naszego Nowe Horyzonty do kina dzieci, to już dostaliśmy w odpowiedzi dużo serduszek i dostaliśmy odpowiedzi koty, które mają dziewczyny z dystrybucji Nowych Horyzontów. Nie? Także to jest fajne, że jak się potem okazuje, ten koci świat jest bardzo, bardzo szeroki. Każdy z nas prywatnie w domu też ma kota. Także ja mam kotkę siamską, Felę, Natalka ma Pysię, kotkę taką czarną, taką samą jak piecyk, Szczerbatek. Także wiemy, co to znaczy mieszkać z kotami, być z kotami. Stąd też nasze serce jest otwarte na te wszystkie kociaki.